webinar live. Porozmawiamy dzisiaj o naszym nowym, ciekawym rozwiązaniu, którym jest SolidEdge 2D Nesting. Powiemy sobie, co to jest, po co to jest, komu ma to służyć, dlaczego oraz jak. Otóż ów SolidEdge 2D Nesting to, i tutaj będę ważył każde ze słów, korzystna optymalizacja, czy też rozwiązanie do korzystnej optymalizacji rozkładu rozwiniętych elementów blaszanych na arkuszach produkcyjnych. Myślę sobie, że każdy z nas, inżynierów, mechaników, ludzi od produkcji, zetknął się z tego typu rozwiązaniami. Natomiast na naszym polu SolidEdge'owym jest to rzecz nowa i powiem z dumą, porównując to z rozwiązaniami już obecnymi na rynku, myślę, że w pewnych kwestiach, które można nazwać za najistotniejsze, od razu w pewnym sensie możemy już się paroma rzeczami pochwalić, tymi bardzo ważnymi, powiemy sobie dokładnie, co to jest i będziemy, prawda, podawać konkretne, mierzalne dane. Teraz tutaj oczywiście widzę też czat i fajnie, super. Pytanie o okres próbny. Pozdrawiam Rafała. Mam takie pytania, ponieważ teraz patrząc na soft i czat, to niekoniecznie będzie mi łatwo oczy tak, prawda, rozłożyć. Gdyby Państwo, prawda, byli uprzejmi, takie duże zapytania właśnie przesłać do mnie na maila, podam oczywiście adres. Oczywiście chodzi o pytania, na które odpowiedzią będzie, prawda, konkretny link, etc., etc., to znaczy konkretne informacje od naszego marketingu dotyczące czy też działu handlowego, pobrania wersji próbnych, licencjonowania, etc., etc., etc. Dobrze, witam raz jeszcze, Adam Budzyński przy mikrofonie, można by powiedzieć. Dobrze, powiedzmy sobie w kilku słowach, o czym będziemy tutaj, prawda, deliberować. Konspekt, oczywiście wszystkiego czytać nie będziemy, no przecież szkoda, prawda, czasu i oczu, ale powiedzieć sobie, co będziemy robić, to należy, więc pierwszy punkt. Nazwiemy dokładne, opłacalne cele stosowania 2D Nestinga i powiemy sobie hasłowo o głównych funkcjonalnościach. Dwa, już live, rzecz jasna, no jak Państwo wiedzą, staramy się i przeważnie pokazujemy software live, żeby, prawda, pokazać, czy to naprawdę działa. Mam nadzieję, do tego nie trzeba nikogo przekonywać, więc pokażemy sobie live kwestie następujące. Otóż, po pierwsze, do naszego nestinga trzeba coś wprowadzić. Jeżeli mamy coś rozkładać, to trzeba wiedzieć co. I będziemy pobierać sobie modele blach, zarówno 3D, jak i docelowo 2D, bo to wszystko będzie się działo w świecie 2D. I co tutaj jest ważne, będą to formaty natywne, chociażby SolidEdge'owe, no nie dziwi, jak również formaty pośrednie, to wszystko sobie, prawda, opowiemy. I o tyle, o ile nie jest jakąś wielką sztuką pobrać sobie geometrię poprawną, jasne, to tak jak przyjaciół poznaje się w biedzie, tak i dobry soft poznaje się w biedzie, to znaczy, co zrobi, jak, kiedy geometria, którą chcemy mu zaproponować, będzie błędna. Całkowicie nie do przyjęcia, częściowo nie do przyjęcia i tak dalej. Czy i nam odpowie, jak zareaguje, jak nam będzie chciał pomóc. Punkt trzeci, no skoro, prawda, już wprowadzimy elementy, prawda, do rozkroju, to powiemy sobie, prawda, ile poszczególnych ma wyciąć. Dobrze, punkt trzeci, wyciąć na czym? No więc arkusze technologiczne. Geometria, gabaryty, liczność i kolejne stosowania. Wiśnia na torcie, czyli główny filar tego całego, prawda, zestawu, to obliczenia optymalizacyjne w 2D Nesting, bo o tym właśnie mówimy. I co jest bardzo istotne, zawsze podkreślam to, jeżeli jest słowo nader modne pod tytułem optymalizacja, zawsze należy zapytać, co jest celem. I tych celów optymalizacji może być kilka. Wybierzemy sobie najistotniejsze, porównamy, wyciągniemy wnioski. No i skoro już software inżynierski dokona optymalizacji, rozłoży to jak najkorzystniej, no to trzeba tą wiedzą się podzielić. I będziemy eksportować nasze wyniki zarówno do środowisk inżynierskich, czyli w formatach systemów CAD i CAM. CAD dla
innych dżentelmenów, którzy zajmują się wciąż, prawda, blachami dla ewentualnych poprawek, oprzyrządowania, etc. Kam? No cóż, no laser, prawda, najchętniej nakarmić należy informacjami, które potem jego kam przetworzy, bądź też maszynowy, nasz, etc., etc. W każdym razie rozmowa jak najbardziej jest możliwa. No i też oczywiście do uniwersalnych aplikacji, czyli osób z firmy produkcyjnej, działów handlowych i tak dalej. To głównie, prawda, do handlowców, kierowników, prawda, zarządzania produkcją, etc. Czyli będą to formaty kalkulacyjne, Excel, no i PDF. Tam są, prawda, kwestie i tabelaryczne, i liczbowe, i obrazowe, wizualne, to sobie wszystko, prawda, opowiemy. Ponieważ najlepsze w tym wszystkim są oczywiście smaczki, czyli wypadki szczególne, to powiemy sobie, prawda, też o takich ciekawych wydarzeniach, co się dzieje, jeżeli na przykład blach nam pewny arkuszy będzie za dużo, za mało, będą niewłaściwe, czyli jak cały ten proces ułożenia będzie nam zgłaszał, że coś jest nie tak i wymaga naszej ingerencji, albo sam coś zaproponuje. No i oczywiście podsumowanie, wnioski, czyli po prostu o zarabianiu pieniędzy dzięki naszym rozwiązaniom. Dobrze, no to pierwszy punkt, opłacalne cele stosowania Solidity 2D Nesting, główne funkcjonalności. Otóż pierwsze pytanie, co to? Kto to ten 2D Nesting? Myślę, że od lat kilku bardzo głośno mówimy o tym, że mamy duże portfolio produktów. To już nie jest jakiś dobry program CAD-owy, jakim jest Solitech, to już nie ukrywam, rozrosło się to wszystko w portfolio, w rodzinę. To już nie jest, prawda, kawaler solo, to już jest rodzina przez duże R zintegrowanych rozwiązań. No jak to rodzina? Oczywiście poza, no, koronnym, prawda, CAD-em pojawiły się kwestie elektryczne, symulacyjne rozwinięte i tak dalej, tak dalej, tak dalej, chmury, zarządzanie i tak dalej, ale oczywiście to jest głównym też z racji dnia dzisiejszego akcentem na kwestie wytwórcze. O tyle, o ile, prawda, kwestie frezowań, toczeń i tak dalej, to jest temat na osobne spotkanie, to akurat pojawi się tu właśnie Solidage 2D Nesting i bardzo pięknie nam się, prawda, związał z głównym, koronnym Solidage'em. Więc jak mówię, jest to portfolio zintegrowanych rozwiązań. I będziemy właśnie o tym dzisiaj mówić. Raz jeszcze powiemy sobie słów kilka, żeby podkreślić coś. Od razu powiem, że jeszcze dosłownie na kilku slajdach będzie tekst. Oczywiście naturalnie, że nie spotkaliśmy się, prawda, po to, żeby sobie PowerPointy czytać. Niemniej parę rzeczy, prawda, podkreślimy, a potem już tylko i wyłącznie live. No więc co to jest ten 2D Nesting? I w dwóch zdaniach po co komu? No więc jest to duży temat, mówiąc krótko. Duże rozwiązania software'owe, służące do optymalizacji rozkładu, blach w rozwinięciu, na arkuszach produkcyjnych, stosowane w celu ich, no, jak najbardziej dochodowego wytwarzania, rozpoczynanego przez wycinanie. To akurat, prawda, laser, potem ewentualne gięcie, ewentualne laser, plazma, etc. Oczywiście to nie muszą być tylko blachy. Wszystko w zasadzie, co ma obrys 2D, więc nie tylko blachy, ale i kwestie tekturowe. Przyznam całkiem szczerze, znam kilka firm, które produkują modele 2D i też sobie rozkładają zarysy okrętów optymalnie na kartonach, żeby było jak najlepiej, najtaniej dla nich, więc zysk absolutnie. Skończywszy przez kwestie nawet tekstylne. Myślę, że nasze ubrania, które mamy na sobie, też kiedyś leżały na jakimś stole rozwinięte z dużej rolki, prawda, i ploter je wycinał, więc też tutaj nie ukrywam, zapewne zostało to zoptymalizowane, a jeżeli nie, to mogło być. No i właśnie o tym mogło być i będzie, sobie opowiemy. Więc oczywiście tutaj służy to po to, żeby zarobić pieniądze, no bo po to wstajemy z łóżka rano, a przez minimalizację kosztów, poprzez zmniejszenie minimalizacji odpadów. Tutaj przy biurku mamy zdjęcie, skoro mowa, prawda, o rodzinie, no to to jest na temat syna, córki, żony, wiadomo. I patrzę na syna i to jest sześciolatek i bardzo lubi taki serial Psi Patrol. I tam jest taki jeden piesek, który regularnie mówi: nie wyrzucaj, wykorzystaj. Taki piesek Rocky sobie chodzi. I nie ukrywamy, że główne motto, przyznam, to jest moje prywatne zdanie 2D Nestinga, to jest to, co
powtarzam za tym filmem, nie wyrzucaj, wykorzystaj. No i właśnie nasze blachy, prawda, sobie maksymalnie zacieśnimy, żeby tych arkuszy, które kosztują złotówki, nie wyrzucać jako arkuszowaty złom, tylko maksymalnie wykorzystać poprzez maksymalne też, prawda, ścieśnienie, przytulenie się tych rozkrojów do siebie. I o tym będzie właśnie rozmowa. To oczywiście hasłowo, co to daje funkcjonalności główne, więc będziemy tworzyli najlepsze rozwinięcie, to znaczy najlepsze geometrycznie, czyli takie, które będzie najciaśniejsze, oczywiście z założeniem odstępów i tak dalej. Dwa, system wygrywania nietechnologiczności, elementów skierowanych do, zarówno 3D modeli, jak i 2D, powiemy sobie. Trzy, poza wskazaniem arkuszy do rozkroju, też powiemy sobie, które mogą być najpierwsze, bo na przykład napoczęte, które ostatnie, bo na przykład z materiałów szlachetnych i tak dalej, to jest bardzo istotne. Co również ważne, widać było na slajdzie poprzednim, gdy pewne duże rozkroje mają w sobie pewne wycięcia, kieszenie, jak kto woli, kapitalnie system tam wpycha, upycha, wkłada, wykorzystuje mniejsze elementy, żeby było ciaśniej, lepiej. No i właśnie to też jest duży, duży, duży plus. Naturalnie potem, prawda, wszystko to sobie cyframi, procentami ujmiemy. Kolejny temat. Te nasze elementy do rozkroju oczywiście mogą być dość sztywno bądź swobodnie orientowane. Mogą, że tak powiem, stać w jednej orientacji X, Y, etc. bądź obracane o kąt zadany, dowolny. Może to być też, prawda, lustrzane odbicie i tak dalej. Dalej, system też wskaże, gdy na przykład arkuszy będzie za mało i parę jeszcze, prawda, innych kwestii. Natomiast skoro, prawda, już mowa o optymalizacji, to raz jeszcze podkreślam, co jest bardzo, bardzo istotne i niekoniecznie stosowane najczęściej u konkurencji. Wybierzemy sobie dokładny, raz taki, raz inny cel naszych działań. No i zobaczymy różnicę. A raz jeszcze, prawda, wymiana danych ze środowiskami 3D, 2D, wizualne raporty XLS, PDF i raz jeszcze uniwersalność tego wszystkiego, czyli, prawda, możliwość dostosowania do innych rodzajów obróbek niż tylko klasyczna blacha laser. No. I teraz już, prawda, konkretnie powiemy sobie live. Otóż przede wszystkim, punkt kolejny, zebranie geometrii 3D, 2D, rozwinięć blach dla wygenerowania optymalnego rozkładu. I prawda, jak mówiłem na początku, geometria poprawna. Super. Co to jest geometria poprawna? Pozwoliłem sobie przygotować, prawda, pewne modele, prawda, z podglądami. Blaszki taktu, prawda, wygenerowane, podkreślam od razu, skoro jest to Solid Edge 2D Nesting, będziemy pracować między innymi na plikach natywnych Solid Edge'a, no bo dziwne by było, żeby było inaczej. Oczywiście wśród poprawnych, tych w kolorze takim srebrnym, są też inne, które nazwiemy sobie zaraz jako częściowo lub całkowicie błędne, natomiast do tego, prawda, pójdziemy sobie za chwilę. Przejdę tylko i wyłącznie na te poprawne, no, przedstawiając, myślę, coś, co każdy z nas widział setki, jak nie tysiące razy. Przykładową blaszkę zamodelowaną fajnie, ma ona, prawda, sobie swój rozkrój, czyli jest to absolutnie coś koronnego. Tutaj wydaje się, niczym nikogo nie zaskoczymy. No w każdym razie jest to zgodnie ze sztuką, zgodne ze sztuką podejście do tematu blachy, no i okej. No i zobaczmy, prawda, sobie, co system zrobi, Solid Edge 2D Nesting już, prawda, gdy dostanie blaszkę w wariancie poprawnym. Oczywiście finalnie uspokajamy, do produkcji skierujemy optymalnego rozkładu naraz 10 różnych blach. Natomiast zacznijmy, prawda, spokojnie i wprowadźmy do 2D Nestinga model natywny. Ten poprawny. Weźmiemy sobie tą chociażby. On jest o tyle fajny, że ma te, prawda, wewnętrzne kieszenie, gdzie aż się prosi, żeby coś powkładać. Tak? To wykorzystanie tych wnętrz jest bardzo fajne, bo po pierwsze, no, na dzień dobry chciałoby się rzec, że tego typu element jest odpadem, tymczasem my, cytując, nie wyrzucaj, wykorzystaj, a przy okazji jeszcze tego typu negatywy, czyli wnętrza, też mogą, prawda, służyć do zaślepiania elementów, jak na przykład szuflady, wierniki i tak dalej.
A ów element, no, czytał się, prawda, bez problemu. Zwróćmy uwagę, że system 2D Nesting na dzień dobry będzie dążył do tego, aby sobie w tle dysponować własnymi DXF-ami. Oczywiście, prawda, DXF-a przedstawiać nie trzeba, jest to najpopularniejszy w przemyśle obecnie, no, format 2D, rzecz oczywista. Więc gdy karmimy go nawet plikiem natywnym, on i tak sobie w tle przekształci jego rozkrój tego natywnego do własnego DXF-a. Przy okazji zwróćmy uwagę, że będziemy nawiązywać do tej legendy, prawda, gdzie wszystko się tu, prawda, udało poprawnie, jak w tym przypadku, jak również są ewentualne błędy, tu akurat ich nie ma, więc jest ok. Zwróćmy uwagę, że po lewej stronie jest to oryginalny podgląd na 2D, a po prawej za chwilę, na dzień dobry równoznaczny, ale tak wcale być nie musi, będzie to, co wyślemy do optymalizacji. Myślę sobie, że każdy z nas, który wysyłał blachę na DXF albo importował, wie, prawda, że mogą być i są, więc to umówmy się, że są. Poza czymś tak oczywistym jak zarysy zewnętrzne i w tym przypadku wewnętrzne, no chociażby, prawda, a linie gięcia w górę, linie gięcia w dół, to są klasyki gatunku. Przy okazji zwróćmy uwagę, jeżeli te linie gięcia w górę, gięcia w dół, one sobie mogą być, proszę uprzejmie, ale możemy też je na przykład podziękować. Linie gięcia w dół też możemy podziękować. I skoro tu, prawda, mamy uszanowane zarysy zewnętrzne, jak i wewnętrzne, no to co, prawda, mamy nie jest żadną nowością. Natomiast jeżeli powiemy, że zarys zewnętrzny nas nie interesuje, interesują nas pętle te wewnętrzne, no to zwróćmy uwagę, że, prawda, od razu dostajemy cały zbiór negatywów, uzupełnień, zaślepień, etc. No, czyli po prostu praca z pozytywem, z negatywem. Pomijam na razie takie oczywistości, prawda, jak rozmiary, etc. O tym, prawda, sobie będziemy mówili, gdy atmosfera, że tak się wysłowię, jeszcze fajniej się zagęści, gdy będą modele bardziej, że tak powiem, będące większym wyzwaniem niż ten, no bo ten w zasadzie nie jest prawie żadny. Ok, więc to jest, no, klasyk, to jest geometria poprawna, fajnie, w porządku, czyli, no, wyzwanie w zasadzie żadne, tak? A teraz porozmawiajmy sobie o sytuacji, gdy mamy błąd. Zaraz powiemy sobie, co tak naprawdę tutaj jest błędem. Bo w różnych środowiskach pojęcie błędu jest różnie pojmowane, więc zaraz, prawda, sobie opowiemy. Otóż tu zakładamy, skoro, prawda, pracujemy z geometrią natywną, czyli solidowymi plikami blachowymi, czyli domyślnie w PSM, że teoretycznie błędem jest to, że model nie posiada w sobie rozkroju. Myślę sobie, że jest to, no, błąd duży, no bo jeżeli, prawda, pracujemy w 3D, no to niejako z założenia z automatu, prawda, robi się ów rozkrój. Jeżeli nawet człowiek sam o tym nie pomyśli, to przypomnę, że GM system dostarcza makra do robienia na różne sposoby rozkrojów z blach w modelu, więc przy tego typu wyposażeniu Państwa z naszej strony brak rozkroju w modelu powinien być rzeczą, no, nadal rzadko spotykaną, niemniej jest po prostu błędem i wczytując taki plik, myślę, że powinniśmy się liczyć z tym, że po prostu nam 2D Nesting odmówi. Oczywiście są, prawda, sposoby, żeby tutaj to obejść, prawda? Chociażby, jak, prawda, mówiłem, GM systemowe makra do rozkrojów. Niemniej od razu, prawda, chcę uczulić na pewne kanony pracy w tym wszystkim, więc pamiętajmy, że rozkrój w natywnym pliku musi być. Albo zrobimy go sami, albo skorzystamy z narzędzi od GM system, na przykład. Informacja, tak? To jest błąd. Dalej, kolega nie rozmawia i jestem, nie ukrywam, jak najbardziej zgodny z tym. Dlaczego? Chociażby coś takiego, prawda, jak współczynnik obojętny K jest rzeczą na tyle istotną, że dobierając go na różne sposoby uzyskamy różne rozkroje. Więc pojęcie rozkroju blaszki
pozornie, prawda, może brzmieć niewinnie, a jest tematem naprawdę dużym i dobrze wiemy, że przez złe dobranie rozkroju i tak dalej, no różne rzeczy mogą mieć miejsce, mniej lub bardziej, przy błędzie, negatywne. Dlatego uważam za słuszne, że przy braku rozkroju Van Rensselaer mówi: panie konstruktorze, proszę bardzo o rozkrój w pliku natywnym 3D, ma tam być, bo tylko wtedy będę rozmawiał i absolutnie popieram go w tym. Natomiast przy pewnych radykalnościach ze strony 2D Nestinga, punkt pierwszy to jest ten czerwony kolor, pokolorowałem troszeczkę, brak rozkroju. Dobra, to jest błąd całkowity, nazwijmy to. Błąd częściowy, nietechnologiczność konstrukcji. No to odpalmy sobie jednego kolorem, na przykład żółtym. Kogo my tu mamy? Geometria jest bardzo, bardzo prościutka. Mamy tutaj coś, co w przypadku elementów kartonowych i tak dalej, jak najbardziej mogłoby mieć miejsce, ale w przypadku blach, no to tak nie bardzo. Zwróćmy uwagę, że chociażby w przypadku tego tutaj bardzo sympatycznego, miłego zagięcia, no zrobiono coś, co w przypadku blach wydaje mi się, że jest rzeczą nader dyskusyjną. Myślę, że dodam coś, o czym zapomniano. Po prostu zrobimy sobie wydłużone podcięcie. Oczywiście i teraz można by dyskutować, czy w tej postaci to nie czasem za krótkie, no to ewentualnie pozwolę sobie wjechać głębiej w materiał, nawet w sposób dość duży, widoczny dla oka, o to chodzi. No tu wydaje mi się, już nie ma chyba problemu w tej sytuacji żadnego. Niemniej, jeżeli prawda rozmawiamy o tym, ja się cofnę, sytuacji, gdzie problem jest, no jest to rzecz dyskusyjna, bardzo dyskusyjna, tak? Analogicznie rzecz wygląda przy drugim zagięciu. No taka, prawda, geometria dość banalna, a tyle może, prawda, przy zaniedbaniu zrobić, mówiąc językiem na czasie, psikusów. A oczywiście, prawda, jak mówię, to w przypadku wyrobów tekturowych przejdzie, tak? Opakowalnictwo i tak dalej, ale w przypadku blach, no to tak nie bardzo. Więc spójrzmy, prawda, co na to 2D Nesting powie, gdy coś takiego dostanie. No to wstawmy mu. Oczywiście od razu powiemy, że plik ten ma w sobie rozkrój, co widzieliśmy w drzewie historii w modelu Solitaire'a, więc tam rozkrój jest, więc tutaj nie ma problemu. Zwróćmy uwagę na kolor. Ostrzeżenie pojawia się. Ostrzeżenie pojawia się jakie? Tu już myślę, że nawet zwróćmy uwagę przy wyłączeniu, prawda, linii gięcia. Proszę zwrócić uwagę, że ta nader widoczna ciągłość materiałowa zagięcia z licem sąsiednim, no to powinna dać do myślenia. Zwłaszcza w przypadku blach, tak? No więc myślę sobie, że z tym żyć oczywiście można, ale tutaj już system, bo to no, wyciąć się da, tak? Wyciąć to myślę, damy radę, ale z późniejszym zagięciem i tak dalej to już raczej niekoniecznie, więc system ostrzega tam, gdzie, prawda, ścieżki się schodzą i nie dochodzą do sąsiedztwa, chociaż, prawda, osi zagięć góra a dół, więc jest to już, prawda, informacja, że jest to po prostu błąd. OK, dalej tutaj zwróćmy uwagę, mów, prawda, o błędzie, w cudzysłowie tym razem kolejnym. Do tej pory wszystkie geometrie poprawne to jest blacha 2. I załóżmy, że stosujemy na tę chwilę geometrię 2 i pojawią się elementy z grubością inną, 1,5 i 3, tak dla przykładu. Dalej weźmiemy sobie od razu w cudzysłowie błędy kolejne. PSM nie będzie miał materiału przypisanego. Kolejny pozorny błąd. Cała ta blacha oczywiście będzie tworem blaszanym, zgoda, ale na przykład będzie miała rozwinięcie, prawda, ale jest czymś, co jest dla, prawda, wielu z nas codziennością. Jest stepem, który przyszedł, prawda, jako po prostu stepowe bady, stepowe, że tak powiem, mięso zostało zamienione, skonwertowane na blachy rozwinięte i tak dalej. I pytanie, czy to dla niego jest problem, że to był kiedyś step bez historii, etc. Plus jeszcze zostało to zapisane w domyślnym pliku PAR. Są rozwiązania na rynku, które koniecznie muszą mieć PSM. Pytanie, czy też 2D Nesting
też weźmie w objęcia inny plik natywny PAR. No, zobaczymy. Plus też coś, co dla kilku rozwiązań jest problemem. Zwróćmy uwagę, pytanie tutaj też będzie. Grawerka. Tak, po prostu grawerka to przysłowiowe słowo TXT jak tekst, prawda? A co też oczywiście naturalnie jest, bo musi być w rozkroju. Choćby opcjonalnie, ale oczywiście, no skoro ma być, no to może być też, prawda, wykonane przy okazji cięcia. Często jest, przeważnie jest. No i pytanie, prawda, co sobie z tym, jak sobie z tym 2D nesting poradzi. Nie ukrywam, że ostatni błąd zostawimy sobie na deser. No to wczytajmy. Wczytajmy te. Już pozorny błąd, odmienna grubość. Pozorny błąd, brak materiału. Pozorny błąd, no niech prawda będzie w pliku PAR. I pozorny błąd, grawerka. Od razu zawczasu już powiem, w przypadku pierwszego z aktualnie rozpatrywanych, czyli odmiennej grubości, to nie będzie różnica dla 2D nestingu, bo pilnuje po prostu obrysów zewnętrznych. Więc informacja brzmi następująco, prawda? To nie jest żaden błąd, da się. Dalej, nie ma materiału typu stal, taka, inna. On to też weźmie, gdyż jak wyżej liczy się dla niego zarys zewnętrzny. Czy to jest w pliku PSM, czy PAR z historią, czy bez? To też nie jest dla niego żaden problem. I pytanie, czy grawerka jest dla niego wyzwaniem? Żadnym wyzwaniem. Oczywiście zwróćmy uwagę, że prawda, ów TXT, ten napis, a możemy prawda, skierować do, że tak powiem, produkcji, uwzględnić w procesie, albo nie, prawda? Albo nie, w oryginale jest, przy skierowaniu już go to prawda nie ma, więc to jest coś, co jest dla nas w sam raz. Więc o tyle, o ile te dwa pierwsze są błędem całkowitym, no i takim częściowym, to te akurat pośrednie nie są żadnym błędem, chyba że, i tu właśnie popatrzymy na temat duży, celowo zostawiony na deser. Coś, co wygląda na gotowo, niewinnie, fajnie, oczywiście teoretycznie ma rozkrój. Tymczasem jak popatrzymy na te dwa tutaj zagięcia, to mi się wydaje, że już prawne oko widzi, że to, wychodząc z tego samego lica, się po prostu przez klasyczne wycinanie i gięcie zrobić nie da, bo rozkrój będzie absurdalny. Na załączonym przykładzie też oczywiście dodam, że już Solid Edge zauważa i informuje, prawda, przy tworzeniu rozkroju, że zawiera arkusze, które na siebie nachodzą i kolidują. Oczywiście, gdyby ta informacja była za mała, to zawsze, prawda, proponuję, żeby geometrię uzyskaną na różnych etapach sprawdzić. No więc tu, prawda, widzimy, że ten rozkrój jest błędny, o czym, prawda, widzimy, jak system nas informuje, pięknie. No i deser, co z tym fantem zrobi 2D nesting? Czy zareaguje? Zakładam, że tak, ale oczywiście przekonamy się na własne oczy. Proszę. Błąd krytyczny, nie rozmawia dalej. I to akurat mi się bardzo podoba. Tak to powinno wyglądać. Dobrze. Będę podkreślał kilka razy, że 2D nesting jest z rozwiązaniem, pada słowo CAD/CAM. Zgadza się, natomiast jest według mnie pomiędzy CAD-em i CAM-em, bo wyniki z niego, jak zobaczymy, prawda, potem mają charakter CAM-owy, no potem, prawda, idzie laser czy inny plotter. A CAD, no cóż, pobiera, wiadomo, informacje CAD-owskie i w razie potrzeby, na podstawie tego typu informacji, no jest też sam z siebie, prawda, może być źródłem informacji, wniosku, że należy z tym wrócić do nadawcy, prawda, takie rozkroje, no to dziękujemy, ale takich to my nie palimy, prawda, więc to pogranicze CAD-CAM jest jak najbardziej tutaj sensowne. Dobrze, więc tyle na temat geometrii poprawnej,
to nie jest żadną sztuką, błędnej. Fajnie, że wykrywa i monitoruje. A teraz już wstawmy sobie kilka, nawet naście od razu elementów i natywnych, poprawnych i też, prawda, DXF-ów. No i właśnie zobaczmy jeszcze przy okazji, jak on zareaguje, gdy będziemy mówić o DXF-ach. Tu oczywiście, prawda, mam kilka jak najbardziej poprawnych. To geometrię, prawda, sobie za chwilę zobaczymy, ale też przy okazji są wybrane DXF-y celowo zawierające, że tak powiem, byki. No, prawda, albo możemy to w przeglądarce otworzyć. JT2Go z Siemensowej, która też poza plikami JT czy JT otwiera DXF-y. No nie muszę przedstawiać, prawda, że tutaj końce są otwarte, więc to powinno zaboleć i w zasadzie zaboli. Nakładanie linii. Ja to otworzę to w plikach draft, skąd te DXF-y się wzięły. Tu akurat jest linia, która się z inną pokrywa. Zobaczymy, czy to będzie dla niego błąd. I jeszcze, prawda, rzecz finalna, tak zwana klęska urodzaju. Wysłanie do produkcji wymiarów, adnotacji, tabelki, tła. No już takie rzeczy, prawda, też myślę, że każdy z nas widział, jak skierowano do palenia. I co dalej z tym fantem? Oczywiście też, prawda, mówię, widzieliśmy często gęsto, że Fada Nesting pracuje jak najbardziej też na warstwach, tak? Prawda, mówiliśmy o zarysy zewnętrzne, osobna warstwa, zarys wewnętrzny, osobna warstwa. To wszystko, prawda, było przed chwilą oglądane. I gdy wstawimy sobie już nie natywnego, ale tego DXF-a i zaczniemy na spokojnie od tego poprawnego, to wstawimy, prawda, sobie dwa. Od razu widzimy, że oczywiście, prawda, rozmowa jest jak najbardziej o warstwach. Pętle wewnętrzne, zewnętrzne, gięcie górę, gięcie dół, to wszystko było zgoda. A teraz dorzucimy do tego owe, że tak powiem, byki i zobaczymy, jak on zareaguje, co dla niego jest bykiem. Otwarte końce, nakładanie linii i cały, można powiedzieć, rysunek wykonawczy. Otwarte końce, zgłasza błąd krytyczny. Widać, że, prawda, zamysł jak najbardziej do skutku nie doszedł, ale skoro jest pętla wewnętrzna, jest, no to możemy o tym rozmawiać. Chociaż wydaje mi się, że nie taka była intencja, więc komunikat o błędzie krytycznym jest sensowny. Nakładanie linii, jest informacja o błędzie, że tak powiem, małym. Tu widać, że ta linia jest wyróżniona, ale wydaje mi się, że tutaj nie jest to problem dla celu. No i wymiary tło napisy. Tutaj co ciekawe, żeby było śmieszniej, a wydawać by się mogło, że to z założenia jest absurd. Tymczasem nie, no skoro są warstwy i ktoś porządnie je poukładał, to wydaje mi się, że nie musimy to, prawda, się niczym takim martwić. Po prostu sobie właściwe warstwy wyłączymy. Zacznijmy może od, przede wszystkim weźmy to, co jest na warstwie roboczej. No proszę, jak miło. Zostało co ciekawe wysłane z ukrytym. Wymiary, tu widzimy, bierzemy pod uwagę. Myślę, że nie. Zobaczcie Państwo, nawet on nie chce specjalnie tu, prawda, się na to zgodzić, na rzeczy formalnie, prawda, kreskowane, nieciągłe, do wycięcia absurdalne, więc choćby nawet bardzo chciał, to on ich i tak nie weźmie. No i pięknie. Czyli wymiary, no, dla zasady nie dziękuję. I przy okazji jeszcze warstwa, na której są tła, tabelki i inne, to może też dziękujemy. I wydaje mi się, że z tym jak najbardziej możemy żyć. Tak więc, prawda, znowu widzieliśmy, że i dla natywnych, i dla 2D, gdy jest dobrze, to jest dobrze, a gdy jest źle, to nam o tym powie. Dobra. To w takim razie, wydaje mi się, możemy przejść do tego punktu, opowiemy sobie deklarowanie wielkości produkcji. No to już wstawmy, już konkretnie. Konkretne pliki, tego będzie trochę, to już zaczniemy. Wstawimy sobie tych 10 elementów, niech je pobierze i od razu wyciągnie rozkroje. Jak już mówiłem, to co teraz się dzieje, to poza wciąganiem geometrii, no, dla niego natywnej, sam sobie robi w tle DXF-y, choćby po to, żeby wysłać też ewentualnie dla własnej korzyści. Często jest tak, widziałem narzędziowniak, prawda, że przez są pliki natywne systemu takiego, albo nawet, prawda, jakieś pośrednie stepy, etc. z informacją, dobrze, proszę nam to rozwinąć, wypalić,
obojętny współczynnik, oś obojętny współczynnik taki i taki. A przy okazji jeszcze, panowie, jak już tu, prawda, jesteście, to te rozwinięcia proszę nam wyślijcie w DXF-ie. No i on to wszystko zrobi dla nas. No tu myślę, prawda, przedstawiać nie trzeba, to już wszystko widzieliśmy. Dobrze. Zatwierdzamy, idziemy dalej. Na razie jeszcze wszystkim tym elementom pobranym, o jakichś rozmiarach i tak dalej, zróbmy sobie liczbę sztuk na początek jeden, bo wciągniemy kilku tu, prawda, jeszcze więcej zawodników. Tym razem DXF-y, to będą te DXF-y poprawne. Na razie weźmiemy sobie te dwa. No, przedstawiają się, myślę, to też okno już tu widzieliśmy. Dobra. I przy okazji, prawda, jeszcze zwróćmy uwagę, że możemy też wprowadzić między innymi kształty podstawowe. Niech to będą na przykład, no powiedzmy, pierścień. No, nazwiemy go pierścień 1. Niech on ma, prawda, sobie rozmiar zewnętrzny, promień 150, 130. Też myślę sobie, że co do sztuk, dajmy na razie jeden. Chociaż tu oczywiście, prawda, wiadomo, że aż się mogę prosić, ale ja tego typu rzeczy to z chęcią, ale na sam koniec. Weźmiemy okrąg, a w zasadzie koło, tak, no bo okrąg i wnętrze zwane kołem bardzo nam się tutaj przyda, sztuk na razie jeden. No i podstawowy kształt prostokąt, niech będzie prostokąt 1, a niech sobie będzie 100 na 50 sztuk 1. Dobrze. Podglądy wydaje mi się, że nie są tu, prawda, niczym zaskakującym, a tymczasem, prawda, zacznijmy już wpisywać to, co chcemy. To może, prawda, idźmy od góry, to wczytane z DXF-ów, to, prawda, sobie wciągniemy tu, o, tu dużo, proszę, 150. A ten mały element będzie nam się to często powtarzał. Dalej, to poprosimy sztuk 3, no tu, prawda, sobie polecimy, też konkretnie 75, 4. 3, 10, 5, 10, 5, 10, 8, 5. Ktoś powie, ale tego klikania. Gdyby istniała lista plików, które należy pobrać i w jakiej liczbie sztuk, to taką, prawda, listę można by oczywiście od razu wciągnąć. Wszystko by to zabrał na pokładzie. I już. Natomiast, ponieważ chciałem pokazać, to, prawda, wczytuję w CSV czy XLSX, rzeczy bardzo podobne, import z tym wykrywaniem błędów, dlatego taki list nie stworzyłem, a tego typu wpisanie to myślę sobie nie jest żaden problem. Więc robimy koło sztuk 40, a dalej pierścień, weźmiemy sobie sztuk 30, prostokąt proponuje sztuk 50. No i skoro, prawda, mowa o tej produkcji, no to zwróćmy uwagę na przykład na ten miły element. Na podglądzie sztuk raz, łącznie ma być, jak widać, 3, pole powierzchni 1, pole powierzchni n, liczba wpaleń w jednym, tu, prawda, z racji tych otworów różnej maści, jest ich trochę, 28, 28 razy n razy 3 jest, myślę, to nawet w głowie idzie policzyć, zgadza się, plus przy okazji jeszcze łączna droga palenia, jeżeli, prawda, interesują nas zarysy zewnętrzne, wewnętrzne, chociaż to już nie ukrywam, są rzeczy oczywiste. Natomiast, prawda, jeżeli przy dużej produkcji, prawda, jakiś wydatek energetyczny, kwestie gazu, prądu i tak dalej, kogoś interesują, to proszę sobie skorzystać z tych, prawda, informacji. Voilà. Oczywiście komponentów razem jest 15 różnych, łącznie w totalu, każdy razy swoje własne N, łącznie 408 komponentów, no i to by było na takim, prawda, podstawowym przykładzie. Celowo podstawowym mówię, bo szczegóły typu pozwól na obroty, pozwól na lustra, to za czas, jak do tego wrócimy już na, że tak powiem, deser. Też, prawda, od razu mówiłem, że z tej listy możemy sobie też nie tyle pobrać CSV, żeby tę listę utworzyć, ale mając ją manualnie, jak zrobiłem, też tę listę wysłać. O, i prawda, żeby nie robić, prawda, z tego rzeczy enigmatycznych, to zwróćmy uwagę, o, właśnie coś takiego. Oczywiście by to, wziąłem, prawda, już plik wykonany, by oczywiście został przez system stworzony jako CSV, gdybym w naszym 2D-stringu skorzystał z tego miłego przycisku. Natomiast po uporządkowaniu, rozdzieleniu kolumn, no bo CSV wiadomo, że grupuje te wszystkie informacje, zapisaniu jako tabelę mam to, co mam i widzimy
to tutaj. Oczywiście, prawda, raz jeszcze mówię, gdyby tego typu lista została wciągnięta, tu uzyskalibyśmy to, czego chciałem uniknąć, aby pokazać, prawda, te manualne prace z akcentem na wykrywanie błędów. Oczywiście, prawda, jak już mówiłem, można też i z tej całej listy od razu wyeksportować sobie DXF-y, a tylko, prawda, pokażę, że coś takiego, prawda, mamy. Myślę, że w tym gronie pokazywać eksportu DXF-ów to chyba nie ma takiej potrzeby, chociaż oczywiście jednego sobie nie odpuszczę. No jest. Jest. Dobrze. Ok. No i skoro, prawda, już tutaj mamy tego typu informacje, no to myślę, możemy pójść dalej. I skoro wiemy już, co ma być rozłożone, no to na czym? Zacznijmy sobie nader grzecznie. A w zakładce właściwej powiemy sobie, na czym. Otóż, no myślę, że ta lista jest na tyle prosta, oczywista, że specjalnie, prawda, za dużo nawet nie trzeba o tym mówić. Poprosimy z listy gotowej. A co to w ogóle za gotowa lista? Użytkownik albo, prawda, wpisuje sobie informacje, które chce, tworząc kolejne pozycje, może dodawać, usuwać, no oczywiste oczywistości, więc na to szkoda nawet czasu. Poprosimy w ogóle, aby był w ile sztuk, to za chwilę, ale arkusz 1000 na 500, wpisane, że tak powiem, z palca, a plus 2000 na 1000, pisany, liczba za chwilę będzie, prawda, z palca. 1000 na 500, 2000 na 1000. Otóż, na razie lista ta zawiera, umówmy się, ogólnie dużo tych arkuszy, nazwijmy ogólnie też wystarczająco dużo, przyjmijmy 100. Oczywiście przy jakiejś masywnej produkcji może okazać się i to za mało, natomiast załóżmy, że na ten przykład jest bezpiecznie dużo i nie rozmawiamy jeszcze, który pierwszy, który ostatni, prawda? Na razie tak na spokojnie. A po drugie, oczywiście, prawda, samo wpisanie prostokącików, prawda, z paluszka to jest jedno, natomiast oczywiście też, prawda, wiemy, że tego typu informacje, no to jak najbardziej, prawda, można zaimportować z DXF-ów, więc to, prawda, będzie sobie, no, nader niewinny DXF o wymiarach, no, innych 3000 na 1000 i 3000 na 2000. Na razie grzecznie, to są całe arkusze, prawie jak z hurtowni przyjechały, tu, prawda, jeszcze nikt ich nie nadpalał. No, ale zaraz, prawda, i to dodamy. Ok, no to w takim razie, prawda, lecimy, poproszę o dodanie, tychże DXF-ów, tych grzecznych. Myślę, że i w tym przypadku system przechodzi przez podgląd tego, co wczytał. No, co metra na tyle oczywista, że dalej, prawda, nawet nie będziemy o tym rozmawiać. I tutaj też pozwolę sobie dać z palca listę, że tak się wysłowię, liczbę bezpieczną 100. Czyli, prawda, wiemy już, co i wiemy, na czym. No to myślę sobie, że bez, prawda, specjalnych życzeń jeszcze dodatkowych, niech się zacznie. Obliczenia optymalizacyjne. Zacznijmy sobie na spokojnie, jeszcze bez celowo jakichś większych życzeń. Postawmy to celowo dość, że tak powiem, sztywno, bez jeszcze możliwości obrotu, o czym za chwilę, bez luster, o czym za chwilę, z dość dużymi odstępami. Zróbmy sobie od elementów blachowych do krawędzi zewnętrznej arkusza, zróbmy sobie tak zwaną dychę, między blaszkami zróbmy sobie po 5 i zacznijmy od czegoś, że tak powiem, sztandarowego, to znaczy tak zwanej największej, najwyższej wydajności. Co to oznacza? Już za chwilę. No to lecimy. I teraz tak, rzecz ważna, rozpocząć bardzo łatwo. Pytanie, czy on kiedyś teraz skończy. Nawet dla tak banalnego, prawda, układu, dość sztywnego, prawda, założenia, prawda, skoro to się nie obraca, nie robi luster, to jest to dość niekoniecznie najwyższe loty, ale właśnie będziemy te rzeczy za chwilę dodawać i zobaczymy, jaki będzie, prawda, jaka będzie różnica. Niemniej, ważne jest to, iż ten proces założenia teoretycznie się nie skończy. W zasadzie może liczyć sobie, prawda, za godzinę, do jutra, za rok, bo zakładamy tutaj, że zawsze będzie teoretycznie jeszcze jakiś lepszy wariant. Oczywiście, naturalnie, nikt, prawda, nie każe czekać Państwu, no, więcej niż nawet
serio, minutę, na podstawie, prawda, porównań, których spędziliśmy setki godzin na tym, dosłownie setki godzin w kilka osób, a wiemy, że, prawda, oczywiście pytając z klientów, którzy, prawda, palą swoje blachy na dzień dobry, sensowny, naprawdę sensowny wariant do rozmowy. Myślę, że może naprawdę już po około czasie minuty mieć miejsce, więc mimo iż teoretycznie to jest do nieskończoności, prawda, możemy liczyć, no to uspokójmy się, prawda, i zobaczmy, co przyszło po pierwszej minucie. Oczywiście na tyle jest to sztywny układ, że aż mi się bardzo, prawda, nie podoba, więc zaraz, prawda, go dopieścimy przez, prawda, kolejne zezwolenia i zrobimy to już teraz, zaraz. Więc do tego, co tu mamy, zmodyfikujmy, że zgadzamy się na obrót ewentualnie 90 stopni, no w lewo, prawo, wiadomo. 90 stopni po prostu, niech będzie to wartość bezwzględna tego kąta. Jeszcze lustra niekoniecznie. Zmniejszmy trochę odstępy od blachy do zewnętrznej krawędzi arkusza. No, pozostałe między blaszkami nie będą takie same. I lecimy znowu, zanim tu, prawda, jeszcze zrobimy start, to zwróćmy uwagę, że możemy umówić się w ogóle z nim, żeby dla każdej konfiguracji, jednej wybranej bądź kilku, po prostu nie liczył dłużej niż. Bo teoria fajnie, prawda, że tam, prawda, ktoś różniczkuje do nieskończoności, fajnie, ale zejdźmy na ziemię, załóżmy tutaj ktoś domyślnie 10 minut, myśmy stwierdzili, że naprawdę powyżej dwóch to różnice były pomijalnie małe, więc no lećmy, prawda, sobie, poczekajmy chwilkę, zaraz zrobimy, że tak powiemy, zooma, no i zauważymy coś, co wydaje mi się już mogę daleko, nie czekając, zrobić małą pauzę, bo tu o wydajnościowe kwestie na razie nam nie chodzi. No myślę sobie, że chociażby w tym przypadku zgodę, prawda, na obroty takie czy inne, myślę, że widać nader dobrze chociażby tych elementów z uchem, bądź też elementów w kształcie takiego spłaszczonego. Oczywiście kto jak się nazywa, to za chwilę, prawda, sobie opowiemy. Na razie tylko, prawda, mówmy sobie, na co się zgadzamy. Zgodzono się na ewentualne obroty, co i tutaj, prawda, też widać. Dalej, na co my się zgadzamy? Oczywiście to obroty, które były, to 90 stopni twardo, to my teraz zgódźmy się na dowolny obrót. A przy okazji też od razu zgódźmy się na ewentualne lustro. Powiedzmy, że jeszcze zgadzamy się, aby ten kąt zadany naprawdę mógł być niekoniecznie, prawda, jakiś taki sztywny, typu 60-30, ale, prawda, niech sobie leci w liczbach naturalnych w zakresie plus minus 45, więc no to już dosłownie jest absolutnie dowolny kąt. I zrobimy sobie pozostałe kwestie tak, jak były i zobaczmy, co z tego wyjdzie. I celowo, tutaj zrobię małą pauzę i przy okazji, prawda, żeby zaznajomić nas z interfejsem i nazewnictwem plików 2D Nestlinga, to celowo otworzę dla, jak mówię, zapoznania nas, tak, a z przykładem już wykonanym, ładnie się tutaj nam pojawia pliki NFB. To są pliki nestlingowe. To, co tu mamy, nie musimy tego zapisywać. No i spójrzmy na efekt zgody na obroty o dowolny kąt. No to myślę też, że nie wymaga to dodatkowego komentarza. Skoro już tu jesteśmy, to możemy zgodzić się, prawda, jeszcze na zmniejszenie dalszych odstępów. I myślę sobie też, że od razu już z przyczyn czasowych otworzymy, że tak powiem, zrobionego. To jest ten. Tu mam na takiej mojej miłej karteczce informację, ile każdy się liczył. Ten się liczył aż minutę, prawda, i 40 sekund przytrzymałem go. Natomiast też za chwilę będę mówił o porównywaniu wyników uzyskanych w różnym czasie. Więc on też, prawda, powie, że minuta 40 to była zbędna, bo już po minucie miał to, co i tutaj ma. Więc myślę sobie, że ten przykład też jest dowodem na to, że możemy, prawda, sobie to poobracać. Dobrze. A teraz wezmę jeszcze przykład już taki ładnie policzony. Liczył się, wow, aż 2 minuty. I teraz właśnie zobaczmy, co to znaczy, prawda, że on się liczył.
Otworzymy go sobie. Spójrzmy w tę stronę. To są kolejne etapy naszych poszukiwań. Jak mówiłem, teoretycznie te poszukiwania te są, mogą być nieskończone. Zobaczmy, jak to wygląda, gdy puścimy go jeszcze raz. Pierwsze ułożenie, kolejne, ente, następne, 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 następne. Tu, prawda, z każdą jakąś jednostką czasową dodaję sobie kolejne znalezione ułożenie. Przy czym to pierwsze, jeżeli, prawda, nazwiemy go sobie jako, no, dobre, to kolejne jest lepsze, kolejne jest jeszcze lepsze, jeszcze lepsze, a i w zadanym czasie to finałowe nazwiemy, prawda, sobie jako najlepsze. Więc, prawda, nawet patrzymy sobie na te wartości tych procentów. Ja to celowo przerwę i wczytam raz jeszcze tego naszego miłego zawodnika. Dobrze. No to jest, powiedzmy, jakiś wariant finalny najlepszy, ale zanim do tego dojdziemy, to zwróćmy uwagę na wariant, zacznijmy skromnie, pierwszy znaleziony. Myślę, że wprawne oko może zauważyć, że tego koloru, że tak powiem, niebieskiego, czyli tej blachy, zdecydowanie więcej, tego ażuru, czytaj, drogocennego złomu jest w pierwszym, tym dobrym, niż tutaj absolutnie lepsze, wrogiem dobrego, w wariantach jeszcze lepszych, jeszcze lepszych, aż weźmiemy sobie, prawda, najlepszy. Popatrzmy szybciutko jeszcze właśnie na ten dobry. Ten dobry to ktoś uznał, że taki właśnie jest. Ma on wykorzystanie 79,7%. To jest średnie wykorzystanie, średnia konsumpcja tejże blachy, prawda. To, co z hurtowni przyjechało i leży na stole, to jest 100%. Zjedzenie, a połowy to 50%. No wiadomo, co to jest użycie procentowe półfabrykatu, prawda? Jasne. Powiedzmy, że lepszy w nim to jest 83,2%. O tych liczbach za chwilę sobie pomówimy. Jest też jeszcze najlepszy, który, jak, prawda, sam przyznaje, rozłożył wszystkie elementy tak, iż średnie zużycie to jest 83,4 w zaokrągleniu procent. To jest dużo. Według naszych rozmówców uzyskanie powyżej 80% to jest rzecz bardzo przyzwoita, natomiast nie ukrywam, że tutaj, prawda, 82, 83, blisko 84 to jest coś, co już jest, no, naprawdę fajną sprawą i cieszymy się, że tak to właśnie wygląda. Oczywiście teoretycznie być może po jakimś czasie by się pojawiło, prawda, w wersji 84, 5, 6%, ale nie ukrywam, że według naszych rozmówców to już nawet tutaj deliberowanie na temat ułamkami procenta, prawda, gdy czas przestoju stołu z laserem też kosztuje złotówki, to, prawda, uzyskanie przez minutę max dwie 83% to już jest rozsądne, dobre, właściwe, więc na tym spokojnie poprzestajemy. No i zwróćmy uwagę, średnie zużycie 83,4%, zgoda. A zobaczmy też na poszczególne arkusze. Co my tutaj mamy? No to pierwszy z nich. To, prawda, oczywiście wszystkie, tak? Pierwsze ułożenie, które będzie powtórzone razy dwa. No, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Dobrze. Tych poszczególnych ułożeń, jak tu, prawda, widzimy, jest łącznie 6. No myślę, prawda, że nie trzeba tego liczyć na paluszkach raz, 2, 3, 4, 5. To są unikalne, prawda, rozkłady, z których akurat, prawda, pierwszy będzie powtórzony, wykonany dwa razy, a reszta, jak widać, po razie. To był jeden z przypadków, gdzie było nieco inaczej, a akurat skoncentrujmy się na tym. Oczywiście dla każdego tu, prawda, ułożenia system powie, kto na nim, prawda, siedzi, ile sztuk zmieszczono. Na temat akurat raportowania to sobie powiemy nieco więcej. To niech będzie konkretna informacja, że jest tyle i tyle, na każdym z nich siedzi tyle i tyle i wszystkie elementy zostały, prawda, tutaj umieszczone. Plus przy okazji jeszcze, prawda, każdy z tych arkuszy świadczy tutaj, prawda, o swoim własnym
nadkonsumowaniu. I bardzo słuszne. To zwróćmy uwagę, że w przypadku różnych wariantów system dąży do tego, aby te, które nie są ostatnimi, były zjedzone maksymalnie, a ten, który jest ostatni, był zjedzonym najmniej. No ma to, prawda, sens, prawda, żeby było jak najwięcej do późniejszych paleń, plus coś, co będę też za chwilę akcentował, maksymalne wkomponowanie mniejszych rozkrojów do kieszeni większych rozkrojów. To też wszystko, prawda, sobie powiemy, gdy będziemy potem mówili o pewnych szczególnych aspektach tego procesu. Więc patrząc właśnie na to tutaj i tak uzyskany wynik, koncentrowałem się to cały czas potem nad liczbą 83,4%. Och, no dobrze, super. Więc zwróćmy uwagę, że to jest efekt optymalizacji, czyli maksymalnie czasnego rozłożenia tych elementów z założeniami, kto się może obracać, lustro, dobrze, jasne, super. Ale też popatrzmy, że kierunek ułożenia może być, no ja to prawda nazywam wschodni, północny, zachodni, wschodni, wróćmy, wschodni efekt, prawda, założony, widać, prawda, że idzie, układa to wszystko w stronę na prawej części ekranu. Natomiast gdybyśmy to wszystko raz jeszcze poprosili, żeby układał to, no powiedzmy, w kierunku północnym. To jest może i drobiazg, ale często takie zapytania właśnie widziałem, żeby te blachy rozkładać, że tak powiem, dla blachy nie w kierunku jej wzdłuż, tylko w kierunku jej poprzek. No to też możemy, prawda, sobie z tym poradzić. Tu pozwolę sobie od razu przerwać, bo widać, prawda, różnicę, kto jest jak układany teraz, prawda, system wkłada to wszystko w kierunku, że tak powiem, Y ekranu, no to jest oczywiste, więc dalej, prawda, nad tym nie musimy rozmawiać. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego ostatnio otwieranego i zwrócę uwagę, że te procenty i tak dalej jest UV tutaj myślą przewodnią, aby ten procent był największy, procent skonsumowania. Czytaj, procent odrzut był jak najmniejszy. W tym, prawda, momencie, jeżeli założymy, że niech stracą 83%, to wiadomo, prawda, że odpadu jest 17, wiadomo. I chodzi o to, żeby procent tego odpadu był jak najmniejszy. Wniosek. Pierwsze, co widzimy, to jeden z celów optymalizacji, to jest właśnie najwyższa wydajność. Super. Natomiast też możemy poprosić, aby celem optymalizacji była, jako, nie ukrywam, pewna skrajna sytuacja, cel był następujący, że chodzi nam o to, aby uzyskać maksymalną powtarzalność. Dane wsadowe, czyli elementy do rozkładu, ich liczności, arkusze, bez zmian. A zwróćmy uwagę na tak uzyskany efekt już przy celu optymalizacji, przy strategii optymalizacji, aby uzyskać nie tyle największą wydajność, tylko przede wszystkim maksymalną powtarzalność. Jeżeli założymy, że powiedzmy czas przygotowania, prawda, zabiegi, operacje, przygotowanie, maszyny, programowanie i tak dalej, jeżeli to jest jakąś piętą achillesową i tych programowań różnych paleń ma być jak najmniej, teraz, to widzimy, mamy nie jak uprzednio, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych układów, które też trzeba maszynie, prawda, ją poinformować o tym. To było dla tej pierwszej strategii. Tutaj już mówimy o sytuacji, w której nie jest ich 6, tylko 3 różne. Oczywiście naturalnie dla zmniejszenia całości one są odpowiednio powtarzane. Niemniej absolutnie rozmawiamy tutaj o maksymalnej, największej powtarzalności. No i zwróćmy uwagę, że nie tylko iż każdy uzyskany rozkład, tak, jest możliwie powtarzany, to przy okazji też rozmiar arkuszy jest doprowadzony do tego, że użyta jest ich jak najmniejsza liczba rodzajów gabarytów, to znaczy jeden rozmiar, 3000 na 2000, użyty łącznie razy. To powiemy sobie przy zestawieniu, tak, porównując to z dla porównania, to jest największa wydajność, 80,
3,4 i dla kontrastu największa powtarzalność. Oczywiście tutaj, prawda, kwestia przy największej powtarzalności tego zacieśnienia też jest ważna, ale dopiero na drugim miejscu. Tu też, prawda, uzyskano wynik całkiem, 82%, niech będzie, całkiem, a więc to nie jest tak, że jedno deklasuje drugie, ale efekt jest widoczny. No i zobaczmy na małe porównanie tego przypadku pierwszego. Najwyższa wydajność, uzyskano 53,4%, łączna liczba arkuszy 7, no i wielokrotność, no dość spora. Przypomnę, mówimy o 5 zawodniku. Ja tu tego PowerPointa zrobię troszkę zmniejszę. W tym układzie mamy 83,4%. Zgoda. Łączna liczba arkuszy. Łączna, tak? Czyli 2, 3, 4. Łącznie 7. Wielokrotność arkuszy o gabarytach. No, 3000 na 2000, 5. 3000 na 1000, raz. 1000 na 500, raz. No to już trochę tak... Trochę dużo tej wszechstronności i pytanie, czy to właśnie, prawda, to chcemy. To my odpowiadamy na pytanie, na czym nam najbardziej zależy, prawda? Odrębne palenia, raz, dwa, sześć i rozmieszczenie poszczególne, pierwsze dwa razy, kolejne po razie. Piękny wynik, nie ukrywam, natomiast ta różnorodność, prawda, że jest taka, że można ją poprawić. I dlatego w sukurs przychodzi największa powtarzalność, czyli tam, gdzie... Wszystko widzieliśmy już, czyli tam, gdzie sytuacja jest następująca. To znaczy, no, wykorzystanie materiału procentowe też może być. Oczywiście mniejsze, choć nieco mniejsze. Według mnie ta różnica nawet może być uznana za pomijalnie małą. Niemniej jest. Łączna liczba arkuszy już nie 7, a 6. Wielokrotność, już nie 3 na 2 metra razy 5, 3 na 1, ale 3 metry na 2 metry, takie same razy 6 poproszę. Super. Liczba odrębnych rozmieszczeń do programowania osobnego, sztuk 3. Każdy z osobnych układów, ten 3 razy, ten 2, ten 1. Więc nie ukrywam, wydawać by się mogło, że samo ściganie największej wydajności to już jest cel sam w sobie, nie ma innych. Ale jeżeli dodamy do tego jeszcze inne poboczne, to znaczy jeszcze największą powtarzalność, no to już ta wisienka na torcie robi się no coraz słodsza i nawet, prawda, można to przez jakieś badalne matematyczne, prawda, porównania, technologiczne zestawienia na pieniądze przeliczyć i to już według mnie widać, gdzie już, prawda, złotówki są nietracone czy tutaj zarabiane. Niemniej decyzja, prawda, jest zawsze do użytkownika należy, ma on taką możliwość i bardzo dobrze. Do dalszych, nie ukrywam, rozmów ze względu na celową różnorodność tych rozmiarów, mimo że ja głosuję za tym rozłożeniem, to żeby pomówić o pewnych fajnych, szczególnych przypadkach za chwileczkę, wrócimy do tego, który nazwaliśmy jednakowoż największą wydajnością. Taki klasyk gatunku. A po to go wziąłem, żeby tu było sporo do rozmowy. No właśnie, do rozmowy tym razem już o czym? I tak, fajnie, że w naszym softcie, tu fajnie nam się to poukładało, super, jasne. Natomiast no to nie może być państwo w państwie samo dla siebie. To trzeba, rzecz jasna, prawda, gdzieś wysłać. No i zacznijmy to wysyłać. Eksport. Otóż myślę, że pierwsze co, ten rozkład, oczywiście płaski, zgodnie z nazwą softu, wyślemy do Solitaire'a. Myślę sobie, że okno, ten dialog jest tak skrajnie podobny do importu, eksportu DXF-ów, DWG-ów, że nawet to prawda nie ma co rozmawiać. Niemniej zwracam uwagę na możliwość wysłania na osobną warstwę, opcjonalnie rzecz jasna, informacji, prawda, o nazwie komponentu, statystyk,
dla całego, prawda, procesu, czyli liczby, procenty i tak dalej, i tak dalej. Warstwa jedna, warstw wiele, no to już myślę jest taki klasyk gatunku, że nawet myślę nie ma co tego deliberować. To jest no, oczywista oczywistość od lat wielu. Z akcentem to prawda akurat na różne warstwy z różną zawartością i to, co tu widzimy, to już od razu to sobie zamkniemy i wczytamy efekt wysłania. Tutaj on nam wysyła natywnie do Solitaire'a, czyli pierwsze co robi, to po prostu wysyła nam to w formacie DFT. No, miło z jego strony. A dobrze, to zwróćmy uwagę na, no myślę, też klasyk, tutaj nic nas nie zaskoczy. Naturalnie tu jest gro informacji. To są numery, tak? Na 3 czy 5 to była nazwa wówczas, prawda, DXF-a, które wciągnęliśmy, że tak się wysłowie. Tam też, prawda, był detal 544, 566. To są, prawda, akurat pliki, które natywnie nam weszły do naszej rozmowy. Tutaj ładnie się w kieszonkę zmieścił. Oczywiście, no to jest klasyk, tu, prawda, nie ma nic specjalnie ważnego. Niemniej zwróćmy uwagę, że tę warstwę z informacjami, aby ktoś nie pomyślał, że to jest do zamarkowania, do ewentualnego, prawda, wygrawerowania, grawerka, prawda, to, prawda, oczywiście możemy ją sobie ukryć, pokazać. Niemniej, zanim to zrobimy, to ja to, co tutaj widzimy, co było w opcji wprowadzone jako obiekty zgrupowane, tak nie musiało być, ale jest i dla porządku uważam, że to jest pomysł dobry. Niemniej, jeżeli załóżmy, że ktoś tu chce manualnie coś pozmieniać, bo w ostatniej chwili, bo to i tamto, to proszę bardzo, nie ma sprawy. To jest bezpieczne tak długo, jak jest zgrupowane. Dla chętnych rozgrupuj, proszę bardzo. Na pierwszy, o, może cofając się jeszcze, pokazując, o, owe grupy, tak? Każdy z arkuszy jest na osobnej grupie. Tutaj też są osobne warstwy z zawartością, o czym za chwilę porozmawiamy. Niemniej rozgrupujmy pierwszy arkusz. Stało się. I weźmy się za pierwszego w kolejce. Otóż po rozgrupowaniu arkusza dalej mamy, że tak powiem, podgrupę, czyli detal z jego nazwą. No, przedstawiać, prawda, nie trzeba. I to, prawda, możemy rozgrupować. No, myślę, że to jest na tyle proste, że komentarz, prawda, nie jest potrzebny. Dalsze, prawda, przesuwanie lustra, nie lustra, obroty i tak dalej, to chyba jest, prawda, rzecz, o której nawet, myślę, w tym gronie nie trzeba mówić. Niemniej oczywiście, proszę bardzo, jak ktoś sobie życzy podziałania, proszę, dodaj, przesuń. No, wiadomo. Raczej rzadko się manualnie tu, prawda, modyfikuje. Niemniej są takie przypadki. Operator też, prawda, na swoim stole tego typu rzeczy może robić i tutaj dostanie elementy pogrupowane, też może to rozgrupować, manualnie podziałać, proszę, proszę bardzo. A skoro, prawda, mowa o tych adnotacjach tu widocznych, typu 3-5 przedni DXF, a typu część 588A, grubość 2R1, PSM, prawda, jak miło natywnie brzmi, to oczywiście to wszystko, też te informacje tekstowe, te namingi, prawda, możemy sobie oczywiście ukryć. Osobnym, prawda, tematem są te statystyki, to też oczywiście, prawda, wszystko jest jak najbardziej do ukrycia. Niemniej, co jest szczególnie też ważne i będziemy właśnie mówić o tym w szczególnych przypadkach naszych rozmów, to, że system też rozmawia nie tyle o ścieżkach, prawda, do palenia, tak, no wiadomo, że tu będzie szedł laser czy inna plazma, ale też jak najbardziej może nam i wypuszcza nam same, no niejako negatywy wyrobów, czyli same arkusze blaszane. I powiedzmy, że uznamy za wszystkie poza ostatnim zjedzone, no w całości zdroworozsądkowej, a ostatni uznamy za symbolicznie, powiedzmy, li tylko nadjedzony w jakiejś tam mniejszej części. Oczywiście w jakiej, naturalnie, prawda, informacje statystyczne, procenty, tu wszystko jest jak najbardziej powiedziane, więc jest tu, prawda, co jeszcze jeść. No i właśnie tego typu elementy nadjedzone będą, prawda, zaraz bohaterami naszych rozmów, jakie, no, takie przypadki, prawda, szczególne, jak najbardziej warsztatowe i zwłaszcza te, gdzie według mnie najwięcej pieniędzy się zyska przez ich niewyrzucanie, ale też i nieskładowanie, czyli od razu to, co jest, zostały resztki, bierzemy, tniemy to, co jest.
Okej, okay, ale zanim dojdziemy do tych przypadków szczególnych, że tak się wysłowię, no to prawda, mając już eksport tego wszystkiego do natywnych CAD, na razie był 2D, teraz oczywiście no, wysłanie tego do natywnego no 3D, to myślę jest na tyle oczywiste, że pozwolę sobie nawet specjalnie tu kopii nie kruszyć. No jest to mimo wszystko światek 2D, więc rozmowa o tym na temat 3D niekoniecznie jest od razu na miejscu. Niemniej miałem już pytania, a z oprzyrządowaniem, jakieś dociski i tak dalej, podtrzymki. A proszę bardzo, tu od razu, mając arkusze, a to wszystko jest prawda, w szkicowniku, jak najbardziej, aż się prosi, ewentualnie sobie prawda, coś dotworzyć zgodnie z zapotrzebowaniem. Bardzo, bardzo proszę. Natomiast skoro była mowa o eksporcie do natywnych 3D, 2D, prawda, z akcentem na oczywiście 2D, czyli rzeczy CAD-owe i CAM-owe, prawda, z tego będzie przecież ścieżka, to zobaczmy teraz na coś, co pójdzie do kierownika produkcji, klienta, menadżera, właściciela, kogoś, kto stoi dosłownie za pieniędzmi, prawda, i policzy, ile to wszystko ma kosztować i dlaczego, prawda, czy nie można jeszcze tej kwoty kosztowej zmniejszyć. No i słusznie. To, co tu mamy, kolejne, prawda, eksporty, łączne podsumowanie i podsumowanie szczegółowe, to wszystko, prawda, od razu sobie możemy pokazać szybciutko. Formaty są różne, PDF-y, no i oczywiście, prawda, ulubione Excele. Ja też, prawda, od razu pokażę już wysłane to zarówno do PDF-a, zarówno zestawienie takie łączne, jak i to szczegółowe. No więc weźmy sobie to łączne. To myślę, prawda, nikogo nie zaskoczy. Łączne, ilu się zmieściło, łącznie wpaleń, etc., droga, pole powierzchni, arkuszy, tyle, dobrze. To jest łączne, na dużym poziomie ogólności. Natomiast chcąc mówić o szczegółach, no to od razu proponuję popatrzeć, prawda, sobie na, no też, prawda, oczywiście ten zbiorowy może być jak najbardziej, prawda, w Excelu, żeby coś tu, prawda, sobie pomierzyć, popatrzeć, prawda, poinformować siebie i innych o tym, o tamtym, kogo więcej, kogo mniej, no dobrze. Ale i tak wydaje mi się, że największy smaczek jest w raportach szczegółowych. Też od razu sobie popatrzymy w Excelu. No to jest, uważam, rzecz bardzo miła. Informacje, które widzieliśmy w 2D Nestingu, po prostu są wypuszczone dalej do osób, które niekoniecznie są kadowcami, nie muszą być kamowcami. To są po prostu ludzie, którzy zamawiają, decydują, tak, puszczamy, palimy, szukamy dalej i tak dalej. Tu sam podgląd, obrazek, pięknie, zestawienia, prawda, szczegółowe, komponenty, rozmiary, tu poformatowane, jeżeli chodzi, prawda, kto największy, kto najmniejszy, ile ich jest. Łącznie, prawda, w całym procesie palenia, ile na danym arkuszu. No to są już takie zestawienia oczywiste, że mi się wydaje komentować to jest nawet troszkę nietaktowne, więc tego komentować dalej nie będę. Założymy, że to jest oczywiste, ale przyznam, że to ładnie wygląda, fajnie. Te obrazy są czytelne, fajne. No oczywiście, prawda, liczby mówią same za siebie i myślę, że nam w tej pracy o liczby głównie chodzi, więc o to one. To, przyznam, jest bardzo fajnie zrobione i to usłyszeliśmy dużo pochwał na ten temat. Przyłączam się do tych pochwał, mi to też się prywatnie podoba, więc fajnie. Dobrze. No i super, to był proces, ładnie nam się poukładał. Fajnie, a teraz dorzućmy, prawda, do tego troszkę, że tak się wysłowię, problemów. Problemy, które stworzymy my sami, ale umówmy się, że o pewnych, że tak powiem, ząkach, które zaraz będą, umówmy się, że nie będziemy wiedzieli. Zobaczymy, co powie nam 2D Nestling, jak on zareaguje. Dobrze. Otóż, pierwszy, że tak powiem, ząk, który sobie zafundujemy, będzie następującej treści. Otóż, tutaj są, jak prawda widzimy, też dość duże elementy, zwłaszcza, prawda, nasz miły kolega o numerze 544, ten tu największy, w którego kieszonkach się mieści sporo innych, mniejszych zawodników. Dobra. I my powiemy sobie tak. Trochę mu utrudnimy życie. Otóż, zostawimy maluchy 1000 na 500, zostawiamy. Taki średniak, zostawiamy.
taki troszkę większy średniak, czyli 3000 na 1000, zrobimy go nie że bezpiecznie dużo, zrobimy sztuk raz. A dużego, 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 albo zero, albo po prostu dziękujemy. Czyli myślę, że już może zapachnieć sytuacja, gdzie mamy więcej arkuszy do palenia niż więcej wyrobów do palenia niż arkuszy, na których możemy je rozłożyć. A na załączonym przykładzie niech to sobie od razu, prawda, poleci. Tu może jeszcze ustawimy sobie największą wydajność, kierunek na wschód. O, i lecimy jeszcze raz. No, dokładnie. Myślę, że już widać informacje o elementach, które nie zostały wstawione. Te, które są wstawione, to nam towarzyszyło przez cały czas. Niemniej, to już myślę, prawda, możemy sobie przerwać i zobaczmy, co go boli. Otóż myślę, że tego dużego, tego 5-4-4, który nam tutaj tak ładnie towarzyszył, to jest... No, myśmy, prawda, od przygody z tym panem, że tak powiem, zaczęli. On jest, przypomnę, dość niemały. Widać to w rozkroju. Pamiętajmy też, że te informacje, aby je osiągnąć, to wycieczka do samego soliterza, tego głównego, jest absolutnie niekoniecznie potrzebna, bo i tak widzimy to w zakładce o rozkrojach. No proszę bardzo, właśnie o wilku, prawda, mowa, czyli rozmiary X i Y, no takie już konkretne są, nie? Było ich do wykonania 3. No i patrząc na to, co zostało do wykonania, dalej są takowe 3. Po prostu, czyli nie wypalono żadnego, bo nie było na czym, nie było go gdzie zmieścić. No dobra, jeszcze jest 5-4-8. O, jacyś tu się zmieścili. To jest ten, powiedzmy, średniak, to już bez szukania. O, prawda, sam się zgłasza na dzień dobry. Oto on. Powiedzmy, że jest tam taki sobie średni 2 metry na około 400 w szybkim takim rozumowaniu. Do wykonania było 10. Wstawiono aż i tylko 2. Widzimy gdzie, więc pozostało 10 minus 2 to jest... Słyszałem, że 8. Ok, oczywiście, prawda, wiadomo, że zostaje do wykonania jeszcze do dopalenia 8, więc to też jest informacja, że za mało tych, prawda, arkuszy, więc no trzeba coś z tym, prawda, fantem zrobić. I decyzja, prawda, nasza, czy więcej arkuszy dodamy, czy mniej wyrobów, to już decyzję tutaj podejmuje człowiek. Niemniej informacja, feedback, że tak akurat jest, jest na pokładzie i to mi się bardzo, bardzo podoba. I to była ta pierwsza sytuacja, gdzie mówi, prawda, że kogoś nie wykonano wcale, a niektórych za mało. No to pójdźmy dalej. Podkreśliłem fakt przy temacie eksportu, prawda, z nestingu w ogóle do soliterza na przykładzie jednego z omawianych, uzyskanych wariantów. O, to miły kolega, że coś, co w zasadzie jest resztką, ale tak trochę resztką. Można powiedzieć, że to jest pół bochenka chleba. No, nie zjeść żal lub według niektórych grzech. W każdym razie, no, aż się prosi, żeby pieniędzy czy chleba, no, nie wyrzucać, no, bo się jedno i drugie proponuję nie wyrzucać. Dobra, więc wiemy, że przy eksporcie tego możemy uzyskać, prawda, zarys jako TXF, jako DFT, jako PSM, hulaj dusza, tak? I między innymi tego, że tak powiem, no, odpad, tak? Czy śmieci, jak kto woli. No, odpad, ewidentny odpad mamy na pokładzie. I ów na pokładzie do wprowadzenia mamy tutaj. Oto on, z TXF-a do DFT, tak, więc mamy i DXF, i DFT, obydwa nam jak najbardziej się przydadzą. Jest tu jeszcze, prawda, drugi zawodnik, którego, powiedzmy sobie, manualnie sobie zrobiłem, a w każdym razie też jest odpadem, powiedzmy, z innego źródła,
to nieważne jakiego. Powiedzmy, że mamy taki, taką geometrię i trzeba coś z tym zrobić. No proszę bardzo, też nie ukrywam, że myślę sobie, że możemy już zastanowić się, czy takie ułożenie dość oldschoolowe jest najwłaściwszym. I jeżeli takie rozumowanie się pojawi, to już jest sukces, bo jeżeli zastanawiamy się, czy to jest aby najlepsze, to znaczy, że nam się dobry, prawda, duch udzielił, więc myślę, że widać już z założenia, że to rozłożenie było nie najlepsze, ale takie pierwsze, starodawne, prawda, kamy do laserów przeważnie układały te elementy po prostokątach, więc nazwijmy to efektem bardzo oldschoolowego rozłożenia. Tak oldschoolowego, że troszkę boli, niemniej, no takie rzeczy też się zdarzają, więc użyjemy i jednego, i drugiego, prawda, do naszych celów, już te takie nie do końca idealne arkusiki, więc wciągamy je czy natywnie, czy proszę Państwa przez, prawda, DXF-y, to jest też, prawda, temat do rozmowy, nie ma tam problemu. Więc wróćmy do tego tutaj. I myślę sobie, że w tym pierwszym przypadku, jeżeli znowu, prawda, wyrzucimy te grzeczne całe arkusze, a dodamy te dwa nadjedzone, no, przedstawiać nie trzeba, no to przyznam, że uzyskamy coś, co też jest już na zapisane z przyczyn czasowych, prawda, pliku. Jest tutaj razem z nami, ale jeszcze zanim to omówię nieco szerzej, to zwróćmy uwagę też na fakt będący punktem kolejnym w naszym, prawda, proszę Państwa, konspekcie, gdzie nie tylko jakieś resztkowe, skądś, prawda, pobrane arkusze, odpady, ale też rozmowa, który pierwszy, który ostatni. No i zacznijmy. Tutaj zwróćmy uwagę, że ten duży, ten z tymi oldschoolowo, prawda, postawionymi sześciokątami, ma status, no, najwyższy. Ten drugi, ten mniejszy odpad, równie wysoki, choć niższy. I zacznijmy, prawda, na razie te znane nam całe, jak normal, normal, ten największy z sześciokątami, najpierwszy, pozostały uszczuplony, ten nadjedzony jako drugi. No i efekt tego wszystkiego, prawda, mamy na załączonym przykładzie. Myślę, że to też, prawda, nikogo nie dziwi to, co tu mamy. Myślę, że to już nam, prawda, robi takie naturalne wrażenie. I bardzo dobrze, to wygląda naturalnie, to dobrze. Zwróćmy też uwagę, zawsze stara się system, aby końcówka była maksymalnie duża i dość konsystentna, żeby to nawet odcięte miało też, prawda, ręce i nogi, dało się to gdzieś położyć. Czy przy liczbach w tysiące sprzedać. Dobrze, i do tego my dołączymy jeszcze jedną rzecz. Otóż z przyczyn czasowych otworzymy sobie już tego zrobionego, gdzie poza, proszę Państwa, informacją, że mamy, prawda, te nadjedzone, jak uprzednio, jeden z nich był jako pierwszy, drugi był jako drugi, a reszta, a, tak, w takim samym statusie, to tu akurat powiedzieliśmy coś następującego. Jest bez zmian, jeżeli chodzi o tego sześciokątami, jest najpierwszy. Bez zmian, jeżeli chodzi o tego drugiego nadjedzonego małego, bo jest drugi. Natomiast jest zmiana, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego dużego. Tu akurat powiedziano, że prosimy go w kolejności absolutnie ostatniej. W ostatnim, prawda, rozrachunku, w ostatniej konieczności. No i tu, prawda, mamy rozmowę, kto pierwszy, kto drugi, kto ostatni, kto przedostatni, kto bez pewnych preferencji, no to już jest rozmowa bardzo konkretna, nie ukrywam, bardzo mi się podoba i zobaczmy, że tyle, o ile ten pierwszy i drugi tu jest bez zmian, no to wydaje mi się, że końcówka też daje do myślenia. Otóż te największe użyto tylko i wyłącznie
do gabarytów robu blaszanego, tego największego, tego, który na innych się po prostu nie mieścił, i użyto tylko jego. Jakiekolwiek inne, które mogły się zmieścić gdzieś indziej, ich tu po prostu nie ma. Oczywiście jest to wszystko według niektórych dyskusyjne, niemniej dyskusję można podjąć. Kilka razy w narzędziowniach byli, prawda, panowie, którzy mówili, że tak, jest właśnie super, bo to dobre, bo to materiał szlachetny, bo to etc., bo to największe, z tego można jeszcze palić. Inni mówili coś zupełnie innego, niemniej jest dyskusja. Jeżeli dyskusja jest, to i technolog przyjdzie, prawda, i właściciel firmy, który za to wszystko płaci, a jest o czym rozmawiać. Jeszcze do tego dołączy księgowy, to już w ogóle będziemy w domu, prawda? Więc zwróćmy uwagę, że mamy tutaj pole do rozmowy, mamy tutaj cele do postawienia sobie, więc i, prawda, naszemu wandlestingowi. I mając te wszystkie, prawda, cele wprowadzone, proszę Państwa, nasze materiały do rozkroju z wyszukiwaniem, kto poprawny, kto niepoprawny, natywny, pośredni, 3D, 2D. Gdy wprowadzamy też arkusze pełne, nadjedzone, gdy pozwalamy naszym elementom, prawda, obracać się lub nie, odsuwać od siebie o tyle lub mniej lub więcej. I co jeszcze istotne, wybieramy, prawda, strategię albo, jak uprzednio, co jest bardzo, 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 bardzo ważne, do tego wrócę celowo, bo, no cóż, liczby mówią do mnie najwyraźniej, różne cele, różne strategie optymalizacji, tak? Maksymalna wydajność, największa powtarzalność. Proszę, to mówiliśmy o tym, więc ta tabela, wydaje mi się, sama z siebie też do rozmowy zaprasza, więc ja robię to samo. I myślę sobie, że przechodząc przez te, no, print screeny, prawda, z eksportu do CAD/CAM, do raportów czytelnych PDF, a zwłaszcza XLSX, omówione przypadki szczególne, czyli że ktoś tam się nie zmieścił w całości lub w części, użycie nadjedzonych, prawda, arkuszy i zarządzanie, kto pierwszy, kto drugi, kto ostatni. Myślę, że dochodzimy już do czasu, kiedy, prawda, do czasu, kiedy możemy sformułować pewne wnioski, i są one następujące. Co cechuje naszego 2D nestinga? Otóż, przede wszystkim łatwość pracy z geometrią osadową 3D, 2D. No, widać było, prawda, poprawne, niepoprawne, o, hulaj dusza. Wysokie stopień wykorzystania powierzchni dostępnych arkuszy produkcyjnych, lite, nadjedzone, proszę bardzo. Też natywne, pośrednie formaty, proszę. Zwłaszcza, prawda, akcent na, proszę Państwa, te nadjedzone, tak? Plus, jeszcze inny akcent, na wkomponowywanie mniejszych wewnętrznych pętlach tych większych. Okej. Okay. Raz jeszcze, po raz enty, ale no to do mnie przemawia najbardziej, różne strategie optymalizacyjne, no i wymiana informacji z otoczeniem, proszę Państwa, bardziej biznesowym niż inżynierskim, czyli PDF, Excel i tak dalej, w sposób czytelny, klarowny, jak najbardziej. I w tej sytuacji wydaje mi się, że doszliśmy, potwierdzając sobie wnioskami, do czasu na pewne zakończenie. Zanim powiemy sobie jeszcze do usłyszenia, to mam taką propozycję. Tutaj widzę w czacie bardzo dużo pytań. I jeżeli Państwo będą uprzejmi wysłać tego typu informacje do mnie bezpośrednio, czy też do firmy GM System bezpośrednio, prawda, na adres marketing@gmsystem.pl, to bardzo o to proszę, ponieważ nie ukrywam z przyczyn mikrofonowych, opanowanych, prawda, bo mikrofony nam nie straszą, nawet jak się buntują, troszkę z czasem jesteśmy aż nazbyt do przodu, więc pozwolę sobie poprosić uprzejmie, aby te pytania z czatu, panowie byli uprzejmi, państwo byli uprzejmi, przesłać właśnie na te jeden bądź dwa naraz adresy, to i tak spotka się z odpowiedzią. Więc taka prośba z mojej strony. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że zauważyliśmy wspólnie, że ten program, no mówiąc kolokwialnie, daje zarobić, czego i państwu, i sobie życzę. Do kontaktu zapraszam. Dziękuję za uwagę. W kontakcie. Dziękuję bardzo.